Nie, mamo, nie wyjdę za niego za mąż, nawet o tym nie marsz. Zatrzymaj swoje szalone myśli dla siebie. Jeśli on tak bardzo ci się podoba, to wyjdź za niego sama. Jesteś wdową już od kilku lat i nie ma nic złego w tym, aby zacząć swoje życie osobiste z nowym mężczyzną. Wiele wdów wychodzi ponownie za mąż, a mnie proszę zostaw w spokoju. Tego ślubu nie będzie. I dobrze sobie to zapamiętaj. Tego dnia Lajze znów kłóciła się z matką, która pomimo oburzenia i niezadowolenia córki nadal nalegała na małżeństwo z Piotrem Arkadiewiczem. Dla tej kobiety związek ten był dyktowany nie tylko korzyścią finansową. Nie chciała, aby córka związała swoje życie z jakimś nierobem. Jeszcze będziesz płakać z powodu swojej miłości, lamentowała Marina Aleksandrowna. Sama zrozumiesz, tylko już będzie za późno. Za mąż wychodzi się z zimną głową, inaczej bardzo łatwo jest popełnić błąd i wybrać nie tego człowieka, a potem całe życie ponosić konsekwencje. Zaufaj mojemu doświadczeniu, córeczko, matka swojemu dziecku nigdy nic złego nie życzy i nie doradzi. To, co teraz mówi w tobie, to nic innego jak młodzieńczy bunt. On potem minie, nie zostanie po nim śladu. A ty już wyjdziesz za mąż za nie wiadomo kogo i będziesz potem gryźć sobie łokcie, że straciłaś korzystną partię. W głowie Lizji nie mieściło się, jak matka może życzyć swojej córce. Aby wyszła za mąż za starca, który był nie dwa, ale trzy razy starszy od niej samej, po prostu niewyobrażalne. Gdyby żył ojciec, nigdy by na to nie pozwolił, wykrzykiwała lajze za każdym razem, gdy rozmowa schodziła na temat ślubu. Nigdyby nie pozwolił ci tak zarządzać moim losem. Rodzina Lizy była bardzo zamożna, ale zarówno matka, jak i ojciec żyli starymi pojęciami. Marina Aleksandrowna wyszła za mąż za Michaiła Sergiejewicza, kiedy była jeszcze bardzo młoda. W pewnym sensie ten ślub też zorganizowali rodzice młodych ludzi. Ale nie nalegali i nie zmuszali ani syna, ani córki do ślubu. Marina i Michaju sami się pokochali, a rodzice tylko zatwierdzili ten wybór. Ale w przypadku Lizji było zupełnie inaczej. Jeśli do momentu, gdy ojciec zginął w dość dziwnych okolicznościach, matka jeszcze jakoś trzymała przy sobie swoje szalone pomysły, to po jego pogrzebie Marina Aleksandrowna tylko mówiła o ślubie. Nie milkła ani na chwilę. Nie było dnia, aby kobieta nie przypomniała Lizji, że chce ją wydać za Piotra Arkadiewicza. Lajze nie mogła pojąć tego średniowiecza. Początkowo milczała, ale gdy od rozmów matka przeszła do działania, dziewczyna po prostu nie mogła już dłużej się powstrzymać. Mamo, nie pójdę z nim do USC, stanowczo powiedziała. I rób ze mną, co chcesz. Przecież nie zaciągniesz mnie tam na siłę. Prawda? To przecież absurd. Nie rozumiem, skąd w twojej głowie w ogóle pojawił się ten idiotyczny pomysł. Skąd nagle zdecydowałaś, że będę szczęśliwa, wyjść za mąż za obrzydliwego starca i spać z nim w jednym łóżku, mieszkać pod jednym dachem? Mam nadzieję, że opamiętasz się, wrócisz do siebie i sama zrozumiesz, że lepszego małżeństwa dla ciebie nie będzie. Nie może być, powiedziała Marina Aleksandrowna. Piotr Arkadiewicz to stary partner biznesowy naszego ojca, szanowany człowiek. Nie rozumiem, dlaczego tak się sprzeciwiasz temu małżeństwu. To dla ciebie świetna partia. A to, że starszy, to nawet lepiej, będzie cię trzymał w ryzach. Bo z twoim charakterem można wiele różnych rzeczy narobić. A obok Piotra Arkadiewicza będziesz szczęśliwa i bezpieczna. Pomyśl, Elżbieto, ja przecież zawsze od swojego nie odstąpię. Obrzydliwy starzec odwiedzał dom Mariny Aleksandrownej każdego dnia. W spokoju pili herbatę w salonie, omawiając sprawy i szczegóły przyszłego ślubu. A Lajze była z tego wszystkiego po prostu zniesmaczona. Od samego widoku tego obrzydliwego starca unosiła się taką bezradnością, że chciało jej się udusić. Ale oczywiście nie zamierzała tego robić. W tym momencie wydawało się jej, że nic nie może wpłynąć na jej decyzję. Lajze była przekonana, że nigdy nie pogodzi się z tym okropnym małżeństwem. Tak, wolała uciec z domu do innego miasta, wynająć najuboższą chatę i będzie żyła skromnie, położy się do jednego łóżka z tym Piotrem Arkadiewiczem. Ale Lajze się myliła. Kiedy młody człowiek, w którym dziewczyna była zakochana, powiedział, że wyjeżdża do innego miasta, pogrążyła się w jeszcze większe rozpaczy. Lajze tak bardzo liczyła, że oni z Saszą wkrótce się pobiorą i zostanie uratowana przed potwornym, poniżającym małżeństwem. Ale nie wszystko okazało się nie takie proste. Ilajże, mimo wszystkich zapewnień Saszy, że wróci, odebrała jego wyjazd po swojemu. Co to więc znaczy? Zapytała, nawet nie ukrywając swojego oburzenia. Zostawiasz mnie? Wiedząc, w jakim potwornym położeniu się teraz znajduję, wyjeżdżasz. Ale jak tak można? A co z nami? Co z naszą, rzekomo, miłością? Wszystko już zapomniane? W przeciwieństwie do Lizji, która całe swoje świadome życie spędziła w dużym mieście, Aleksander był przybyszem. I oczywiście nie chciał porzucać pracy, za którą płacili znacznie więcej, niż gdyby pracował na tej samej pozycji tylko w swoim rodzinnym mieście. Ilizę też kochał, ale nagła choroba matki zmusiła go do podjęcia takiej decyzji. Rozumiesz, ona nie ma nikogo oprócz mnie. Nie mogę jej zostawić. Jeśli nie przyjadę, a ona umrze, nigdy sobie tego nie wybaczę. Ale to wcale nie znaczy, że cię zostawiam. Jak tylko dowiem się, co z mamą i ona, oby, wyjdzie ze szpitala po operacji zdrowa, natychmiast wrócę. I na pewno się pobierzemy. Aleksander próbował, jak mógł, wyjaśnić Lizji zaistniałą sytuację. I w jego słowach nie było ani kropli kłamstwa. Ale wszystko było na próżno. Lajze była przekonana, że to tylko wymówka. Potem pojawią się jakieś inne sprawy, potem coś jeszcze się wydarzy. Jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte i z czasem on w ogóle o niej zapomni. I jak on w ogóle może tak po prostu wyjechać, wiedząc, co chce zrobić jej matka? To nie mieściło się w głowie Lizy. Z Aleksandrem rozstała się na bardzo złej nucie. I zamiast jechać do domu, poszła do hotelu. Lajze chciała być sama. Zbyt wielkie były jej cierpienia i przeżycia, by demonstrować je swojej bezlitosnej matce, która na wszystko miała jedną odpowiedź. Wyjdziesz za mąż za Piotra Arkadiewicza i nie będziesz znać żadnych trosk, zmartwień i kłopotów. Jest zamożny, wykształcony, oczytany, wychowany. Będziecie z nim wspaniałą parą. Tak, rozmyślała Lajze, będąc w stanie całkowitej rozpaczy. My z nim będziemy wspaniałą parą, a potem urodzą się nam wspaniałe dzieci, jeśli oczywiście będę w stanie wystarczająco wypić na weselu, by położyć się z nim do łóżka. I w ogóle wszystko będzie po prostu cudowne. Mama będzie zachwykona, a moje życie zamieni się w prawdziwe piekło. Ale kogo to obchodzi? Tej nocy Marina Aleksandrowna nie mogła zmrużyć oka. Postawiła na nogi nie tylko swoją ochronę, ale i wszystkich znajomych, przyjaciół, partnerów biznesowych. I Piotr Arkadiewicz był tam, jak tylko się dowiedział, że lajze zniknęła. No proszę, dokąd, dokąd ona mogła się podziać, lamentowała Marina Aleksandrowna. Czy naprawdę postanowiła uciec? Ale trzeba być naprawdę głupim. Przecież i tak ją znajdę, wydobędę spod ziemi. Ona jest moją jedyną rodzinną krwi. Czy naprawdę myśli, że tak po prostu to zostawię i pozwolę jej odejść? Oczywiście, Lajze nawet nie mogła na to liczyć. Skąd nagle szalona matka i pożądliwy starzec mieliby ją zostawić w spokoju? Znajdą ją nawet na drugim końcu świata. Jedna, aby podporządkować jej swoją szaloną wolę, a drugi, by zdobyć młodą żonę. Z którą po ślubie będzie mógł robić wszystko, co przyjdzie mu do szalonej głowy. Lajze byłaby bardzo zdziwiona, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. To było po prostu nierealne. Dlatego, kiedy do hotelu, w którym Lisa wynajęła pokój na nocleg, wtargnęli pracownicy służby bezpieczeństwa jej matki, dziewczyna nawet nie poruszyła brwią. Było to całkowicie przewidywalne. Jedyną rzeczą, na którą liczyła, to, że Marina Aleksandrowna zaczeka przynajmniej do rana. Ale kobieta nawet tego nie zdołała. Musiała wiedzieć, gdzie jest jej córka i co się z nią dzieje tu i teraz. Nie mogła pozwolić, aby Lisa uciekła. Prawdę mówiąc, dziewczyna miała podobne myśli, ale strach okazał się silniejszy. Ale dokąd ona pójdzie sama, bez pieniędzy, bez niczego? Gdyby tylko Aleksandr zaproponował Lisie, żeby pojechała z nim, to byłoby zupełnie co innego. Dziewczyna byłaby po prostu szczęśliwa, mogąc mu i jego mamie pomóc. Ale on nawet nie pomyślał o tym, by ją zabrać ze sobą. Nie było na to czasu. Co to nagle? Zapytała Marina Aleksandrowna, jak tylko weszła do hotelowego pokoju. Uciec chciałaś. Nie, droga moja tak to nie pójdzie. Chodź, zbieraj się i pojedziemy do domu. Nie masz tu co robić sama. Co to w ogóle za coś? Przyzwoita dziewczyna nocuje w hotelach. Jaki nonsens i wstyd. Tak nie może być. Chodź, zbieraj się, pojedziemy do domu. A jak przyjedziemy, o wszystkim porozmawiamy. Porozmawiamy. Lisa rozumiała, że nie ma wyjścia. Co mogła powiedzieć przeciwko takiej presji matki? I nie miała dokąd iść. Po przyjeździe do domu od razu powołała się na zmęczenie i poszła do swojego pokoju. Tej nocy Marina Aleksandrowna nie naciskała na nią. Ale rano, zaraz przy śniadaniu, kobieta znowu zaczęła swoją starą nutę. W końcu czego jeszcze można było się po niej spodziewać? Już wszystko ustaliłam z Piotrem Arkadiewiczem. Radośnie paplała Marina Aleksandrowna. Powiedział, że każdy dzień będzie dobry, aby świętować wasze zaręczyny. Przecież wszystko musi być jak w najlepszych domach. Trzeba koniecznie zaprosić gości, wszystkich zadzwonić. Pomożesz mi napisać zaproszenia? A wyprawę mi przypadkiem zbierać nie trzeba. Odburknęła Lisa. Na pewno o niczym nie zapomniałaś? A to nagle coś będzie nie tak, jak w najlepszych domach. Tego przecież za żadne skarby nie można dopuścić. Co ty, mamo? Ludzie będą się śmiać. I potem cały rok będą wspominać, jak to tak. Sama Marina Aleksandrowna wydała córkę za mąż bez wyprawy. A Piotr Arkadiewicz nigdy ci tego w życiu nie wybaczy. Jak takiego zacnego, narzeczonego, szanowanego człowieka zostawić na lodzie? Nieładnie. Przestań natychmiast jątrzyć, ryknęła na córkę Marina Aleksandrowna. I zmień ton. Co za chamstwo. Jako wyprawę oddaję za tobą Piotrowi Arkadiewiczowi duży dom. Prawda, budowy jeszcze nie zaczęliśmy, ale stopniowo zbudujemy. A na razie zamieszkacie u niego lub u nas, co w tym złego? Ach, no tak, oczywiście, wykrzyknęła Lisa. Jak mogłam tak o tobie pomyśleć, że oddasz córkę w łapska obrzydliwego starca i bez wyprawy. On przecież bez wielkiej rezydencji z twojej strony i nie ożeni się ze mną. Znajdzie sobie narzeczoną dostatniejszą i bogatszą. Oj, będzie mi smutno. Pewnie umrę z żalu. Nie będę w stanie przeżyć takiej straty. Jak śmiesz tak mówić o Piotrze Arkadiewiczu. Oburzyła się Marina Aleksandrowna. On jest bogaty, zamożny człowiek z naszego kręgu. Ten dom w prezencie mu nie jest potrzebny. Po prostu tak wypada i ani ty, ani ja, nic z tym nie możemy zrobić. Trzeba zachować wszystkie formalności i przyzwoitość. Obawiam się, że ten dom wyjdzie ci, mamo, nieco drożej niż za darmo. Znów zjadliwie skomentowała lisa i dokończywszy herbatę, podzękowała matce za śniadanie i znowu poszła do swojego pokoju. Alisa nie chciała widzieć nikogo, a przede wszystkim matkę. Tak bardzo liczyła, że kobieta się uspokoi i zrezygnuje ze swojego szalonego pomysłu. Ale Marina Aleksandrowna nie tylko nie zamierzała tego robić, ale jeszcze zaprosiła do domu krawcową, aby wziąć miary na uszycie sukni ślubnej. Lizonko, gdzie się tam znowu schowałaś? Chodź, trzeba wybrać fason. Nie pójdziesz przecież do USC, a w czym? Wszystko musi być idealne. Gdy dziewczyna usłyszała za drzwiami głos matki, poczuła się nieswojo. Czyżby ona nie rozumiała, że mnie MdLi na samą myśl o tym, że będę musiała spędzić swoje najlepsze lata z tym potworem? W głębi duszy Lajze żywiła nadzieję, że nie będzie musiała znosić Piotra Arkadiewicza u swojego boku aż do późnej starości. W końcu on już był nie młody, a do tego w bardzo solidnym wieku nie każdy dożywa. Co dopiero mówić o tym, co będzie za 5 do 10 lat. Niechętnie i z trudem powstrzymując swoje emocje, które w tym momencie przepełniały Lizę do granic możliwości, dziewczyna wyszła z pokoju i poszła za matką. Krawcowa ze wszystkich sił starała się zainteresować dziewczynę, proponując różne fasony sukni, ale Lizji było absolutnie wszystko jedno, w czym wyjdzie za mąż za tego emeryta z nałogami. Choćby w szacie, czy z workiem na głowie. Na ślub z nim nawet bardziej pasują takie stroje, niż biała suknia, w której w sam raz iść ramię w ramię z ukochaną osobą, a nie z obrzydliwym starym mężczyzną. Mężczyzna, jak na złość, zaczął coraz częściej odwiedzać przyszłą teściową. Dosłownie dniował i nocował w ich domu, co zdecydowanie bardzo irytowało Lizę, a czasami nawet doprowadzało ją do szału. Ale dziewczyna nic nie mogła z tym zrobić. Matka przywiązywała do niego wagę, a co ona mogła jej powiedzieć czy zarzucić? Piotr Arkadiewicz, jej narzeczony, i jak to było smutno uświadamiać, miał pełne prawo bywać w domu swojej narzeczonej i przyszłej teściowej. Pewnego razu Piotr Arkadiewicz stał się tak bezczelny, że poprosił o nocleg. Tak się zapomnieli z Mariną Aleksandrowną, że nawet nie zauważyli, jak późno jest. Początkowo kobieta chciała odmówić mężczyźnie w tak zuchwałej prośbie. W końcu to jakoś nie przyzwoicie. Ale potem jednak zgodziła się umieścić Piotra Arkadiewicza w pokoju gościnnym. Jestem państwu bardzo wdzięczny za gościnność, paplał mężczyzna, obsypując przyszłą teściową komplementami. Przecież sami rozumiecie, że jestem już człowiekiem niemłodym. Dziś zwolniłem kierowcę, nie mogłem mu odmówić. Jego żona zachorowała. A poza nim nie ma nikogo, kto by się nią zajął. Jakże jesteście wielkoduszny! Zachwycała się Marina Aleksandrowna. Mojej Lizonce bardzo poszczęściło się z mężem. Takiego troskliwego i wrażliwego mężczyzny w naszych czasach jeszcze trzeba szukać. Bardzo się cieszę, że wkrótce się pobierzecie. Lepszego prezentu dla mnie. Jako matki, niż taki zięć sobie wyobrazić nie można. Na szczęście Lajze nie słyszała tej rozmowy. Inaczej biedna dziewczyna po prostu nie mogłaby zasnąć. O tym, że jej tak zwany narzeczony spędził noc w ich domu, dowiedziała się dopiero rano, gdy przypadkiem stała się świadkiem jego rozmowy telefonicznej. Tak, pamiętam o terminach, pamiętam, szeptał do słuchawki Piotr Arkadiewicz. Czemu mi dzwonisz? Przecież masz zastaw. W końcu możesz sprzedać mój dom, jeśli nie spłacę ci długu w najbliższym czasie i w pełnej wysokości. Ale to przecież nie powód, by ciągle mi dokuczać swoimi telefonami. A to już jest interesujące pomyślała sobie lajze. Komuż to nasz udany i zamożny człowiek tyle jest winien, że aż gotów sprzedać dom? I czy to nie jest właśnie ta przyczyna, dla której tak spieszy się ze mną do USC? Całej rozmowy nie słyszała, tylko fragmenty. Ale, sądząc po nastroju Piotra Arkadiewicza, sprawa była bardzo poważna. Lajze niepostrzeżenie przemknęła do łazienki, a przyszły mąż jej nawet nie zauważył. Teraz dziewczyna miała coś do przemyślenia. U Lizzie pojawiła się nadzieja, że matka odwoła zaręczyny, jeśli dowie się o tym, że Piotr Arkadiewicz jest biedny. Czy naprawdę odda swoją córkę człowiekowi, którego sytuacja finansowa jest tak chwiejna i niepewna, że musi sprzedać swój dom? Aby spłacić długi. W końcu w ich tak zwanych kręgach długi to prawdziwy wstyd. Czyżby matka o tym nic nie wiedziała? Zastanawiała się Lisa, która po tym, co usłyszała, nie mogła dojść do siebie. Nie mogła myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, jak wyjawić prawdę o narzeczonym. Po tak długim czasie, pełnym rozpaczy, znalazła cel. Dziewczyna zaczęła w każdy możliwy sposób dawać matce do zrozumienia, że Piotr Arkadiewicz ich oszukuje. Nie ma on żadnego ogromnego majątku, którym tak skutecznie zalewa uszy Mariny Aleksandrownej przez długi czas. Ale kobieta nie chciała nic słyszeć. Była zaskoczona, skąd u córki nagle pojawiły się takie informacje. Lizonka, ale przecież ja lepiej wiem, twierdziła Marina Aleksandrowna. Twój ojciec pracował ramię w ramię z Piotrem Arkadiewiczem przez wiele lat. Ja też znam go już bardzo długo. Po śmierci Twojego ojca wszystkimi jego sprawami zaczęłam zarządzać ja. Gdyby coś było nie tak, na pewno bym się o tym dowiedziała. Więc przestań wymyślać bzdury o swoim narzeczonym. Ty po prostu nie chcesz wyjść za mąż. Właśnie sobie coś wymyśliłaś. Ale co to ma do rzeczy, mamo? Kontynuowała Lisa. Przecież nie mówię tego bez powodu. Nie twierdzę, że jest biedny. Po prostu proszę cię, abyś się przekonała o przeciwnym. W końcu możesz po prostu porozmawiać ze swoimi znajomymi. Przecież wszyscy, jak sama zawsze lubisz mówić, jesteście jednym kręgiem. Może oni wiedzą więcej niż ty? Czy Marina Aleksandrowna nadal wierzyła, nie będąc gotowa spojrzeć prawdzie w oczy? A może choć trochę je otworzyć, aby zobaczyć tę prawdę? Przecież nie masz żadnego potwierdzenia swoich słów. Kobieta nadal stanowczo trzymała się swojego stanowiska. To wszystko są absolutnie bezsensowne, bezpodstawne oskarżenia. Nawet nie chcę słuchać tych obrzydliwości o Piotrze Arkadiewiczu. I nie pozwolę ci oczerniać swojego przyszłego zięcia ani w swoich oczach, ani przed społeczeństwem. Mam nadzieję, że nie usłyszę od ciebie takich plotek podczas zaręczyn. Inaczej nie unikniemy wstydu. Zachowuj się proszę przyzwoicie. To przecież przede wszystkim twoje święto. Jeden z najważniejszych dni w twoim życiu. No oprócz dnia przyszłego ślubu, oczywiście. Czasami li wydawało się, że matka naprawdę straciła zmysły, ponieważ normalna, rozsądna, zdrowomyśląca kobieta po prostu nie może zachowywać się w ten sposób. To byłoby coś poza dobrem i złem. Oczywiście, nie tak dawno Marina Aleksandrowna straciła męża, co było dla niej ogromną tragedią. Po czymś takim kobieta mogła stracić zdrowy rozsądek i myśleć nie do końca racjonalnie, ale nie aż do tego stopnia. I smutek Mariny Aleksandrownej wydawał się Lisie czymś sztucznym. Oczywiście, dziewczyna nie mogła wiedzieć na pewno i twierdzić, że matka naprawdę nie opłakiwała ojca, ale tak jej się wydawało. Na pogrzebie kobieta zachowywała się bardzo powściągliwie, nie uroniła ani jednej łzy. Wtedy Lisie wydawało się, że to ze stresu. Gdzieś czytała, że tak bywa. Kiedy człowiek jest w stanie głębokiego szoku z powodu przeżytej tragedii, na jakiś czas traci zdolność do płaczu. Ale potem Marina Aleksandrowna zachowywała się dość chłodno i zdystansowanie. Nawet nie czekając na żałobę, od razu rzuciła się w wir pracy. Marina Aleksandrowna tylko i wyłącznie narzekała, jak trudno jest sobie radzić samemu z ogromnym biznesem. Skarżyła się, że musi na bieżąco wgłębiać się we wszystkie sprawy i pracuje na zużycie. I przez cały ten czas ani słowa o ojcu, ani jednej wzmianki. Początkowo Lisa nie przywiązywała do tego wagi. Myślała, że matce jest zbyt przykro wspominać o ojcu, dlatego o nim nie mówi. Ale teraz Lizji zaczęło się wydawać, że to wszystko łączy się w jedną całość. Chłodne stosunki Mariny Aleksandrowny do zmarłego męża i pragnienie jak najszybszego wydania córki za zmażniętego odrażającego starca. Coś w tym było. Tylko Lizji nie udało się tego zrozumieć. Ale dała sobie słowo, że koniecznie dotrze do prawdy, cokolwiek by ona nie była. Zaręczyny odbyły się tak szybko, że Lajze nawet nie zdążyła zdać sobie sprawy, że teraz jest oficjalną narzeczoną tego wstrętnego Piotra Arkadiewicza. Wszyscy goście serdecznie gratulowali i jej, i Marinie Aleksandrownej, rozdając komplementy, życząc szczęścia rodzinne i dobrobytu. Tak zachowywali się absolutnie wszyscy obecni na uroczystości, która odbywała się w domu Lizji i Mariny Aleksandrownej. Z wyjątkiem jednej pary. Mężczyzna i kobieta stali na uboczu i coś cicho omawiali. Liza nie była zaznajomiona ze wszystkimi partnerami biznesowymi i przyjaciółmi matki i ojca. Nie tylko, że nie znała ich z imienia, dziewczyna nawet nie mogła zapamiętać ich twarzy, tak ich było wielu. Ta dziwna para zainteresowała Lizę. Więc postanowiła zapytać o nich matkę. A dlaczego oni tacy niezadowoleni? Zdziwiła się dziewczyna, która ze wszystkich sił starała się wyglądać radośnie i szczęśliwie. Czy coś jest nie tak? Czy my ich w czymś uraziliśmy? Nie niczym ich nie uraziliśmy. Odmachała Marina Aleksandrowna, której wyraźnie nie podobały się pytania córki. To Angelina Władimirowna z Mikołajem Pawłowiczem. Jeszcze ci zazdrośni oszuści. Ale nie mogłam ich nie zaprosić. To byłoby nie w porządku. Potem by na wszystkich rogach rozgłaszali, że ich nie szanuję. Chociaż byłoby za co ich szanować. Plotkarze i szpanerzy. Jak takie osoby tylko zdołały zbudować biznes? Nawet zadziwiające. Nie przejmuj się, córeczko. Twój na nich. Ale Lizę rozpierała ciekawość, a słowa matki jeszcze bardziej ją podgrzewały. Dlatego dyskretnie, ukrywając się niedaleko od tej dziwnej i tajemniczej pary, postanowiła podsłuchać, o czym rozmawiają i potwierdziła swoje przypuszczenia. Boże, lamentowała Angelina Władimirowna, biedna dziewczynka. Tak mi jej żal. Co za los jej posłał szaloną matkę. I stara baba upierała się przy swoim. Męża do grobu zaprowadziła, teraz córkę za starca chce wydać. Czy będzie na taką, jak Marina Aleksandrowna zaradza? I głównie za kogo córkę oddaje. Gdyby jeszcze za starego i wstrętnego, ale chociaż za bogatego. Za biedaka. Nie minie i pół roku, jak wszystkie jego pieniądze zabierze bank i dom w dodatku. To trzeba było tyle długów narobić, po prostu niepojęte. Nie bez powodu mówi się, że ludzie na starość głupieją. I Piotra Arkadiewicza ta plaga też nie ominęła. Lajze nie zdążyła wysłuchać rozmowy do końca, ponieważ została przerwana. I w ogóle przyciąganie do siebie zbytniej uwagi było zupełnie niepotrzebne. Marina Aleksandrowna cały wieczór uważnie obserwowała córkę i domyśliłaby się, że ta podsłuchuje. Ale fragmenty tej rozmowy lajze mogła wykorzystać po miesiącu, kiedy w końcu wyszła za mąż za znienawidzonego Piotra Arkadiewicza. Po uroczystości miała spędzić z nim noc, czego dziewczyna starała się za wszelką cenę uniknąć. Gdy goście się rozeszli, poszła do sypialni i zobaczyła tam, jak to się mówi, obraz olejny. Matka i jej nowy mąż wylegiwali się na łóżku i głośno się śmiali. Pojawienie się Lizji w drzwiach było dla nich wyraźnym zaskoczeniem. A mogę zapytać, co tu robicie? Zapytała dziewczyna, mając nadzieję, że będzie mogła wykorzystać to, że zachowaniem matka i mąż ją obrażają i wyprosić starego uwodziciela ze swojego pokoju. Oj, lizoneczko, mazała Marina Aleksandrowna. Przepraszam, tak niespodziewanie weszłaś. Myśleliśmy, że jeszcze rozmawiasz z gośćmi. Tak, my z Piotrem Arkadiewiczem omawialiśmy jedną sprawę i tak się zaangażowaliśmy, że nawet nie zauważyliśmy, jak przyszłaś. Och, twój mąż to taki żartowniś, masz takie szczęście z nim. Głupi żartowniś. O mało co nie wymsknęło się Lizji. Ale, wkładając niemało wysiłku, w końcu udało jej się powstrzymać. Marina Aleksandrowna pospieszyła opuścić sypialnię małżeństwa, a mąż nalegał na pierwszą noc poślubną. Ale Lajze sprytnie go odrzuciła. No przecież nie chcesz, żebym opowiedział mamie, że jesteś bankrutem, prawda? Złośliwie zapytała. I że nie masz gdzie mieszkać. Dom zaraz zabiorą za długi. W gruncie rzeczy Lajze poszła, jak to się mówi, na całość. Nie wiedziała, na ile przypadkowo podsłuchane przez nią plotki były prawdą. Ale nic innego jej nie pozostało. Dziewczyna była gotowa na wszystko, byle tylko nie musiała dzielić łóżka z tym odrażającym starcem. I udało jej się osiągnąć swój cel. Oczywiście, matka by jej nie uwierzyła i nadal broniłaby Piotra Arkadiewicza, cokolwiek Lajze by o nim nie powiedziała. Ale on o tym nie wiedział, więc dał się szantażować. Tak żyli przez kilka miesięcy. Lajze udawała, że się pogodziła, a sama szukała dowodów na udział matki w śmierci ojca. I znalazła. Marina Aleksandrowna zabiła niewiernego męża z zazdrości i trafiła tam, gdzie jej miejsce do więzienia. I miała tam siedzieć jeszcze bardzo długo. Po tym, Lajze natychmiast złożyła wniosek o rozwód z nienawistnym Piotrem Arkadiewiczem, który w tym momencie był już bankrutem. A kilka miesięcy po wszystkich wydarzeniach wrócił Sasza. Ilajze sama przeprosiła go i wybaczyła mu, że wyjechał. Podczas długich wspólnych wieczorów dziewczyna opowiadała mu, ile wszystkiego przeszła, podczas jego nieobecności. A trzy miesiące później wzięli ślub i przystąpili do budowy domu dla swojej nowo założonej rodziny.